Rok 2021 już dawno za nami, ale zwyczajnie nie miałem czasu zabrać się za to wcześniej, tak więc nie przedłużajmy i podsumujmy miniony rok na kanale EcoDrivera. Tak jak w minionym roku, tak i teraz wybrałem 3 kategorie, w których wybrałem 3 propozycje najlepiej wpisujące się w daną grupę. Kategorie to najciekawsze rozwiązanie, największy niedosyt i największe pozytywne zaskoczenie w kategorii całokształt. Zacznijmy więc tak, jak je przedstawiłem, a więc od najciekawszych rozwiązań. Numer 1. Blind spot z koncernu Hyundai Kia. Kamery obserwujące martwą strefę są znacznie lepszym pomysłem niż modne w futurystycznych autach elektrycznych kamery zamiast lusterek. Po włączeniu kierunkowskazu na zegarach pojawia się obraz z martwej strefy, który utwierdzi nas w przekonaniu, że na sąsiadującym pasie nie znajduje się żaden pojazd. Proste, a zarazem bardzo skuteczne. Numer 2 to modułowe relingi dachowe w Subaru Outbacku oraz Daci Sandero Stepway. Rozwiązanie genialne w swojej prostocie, gdyż relingi w każdym momencie możemy przekształcić w poprzeczki dachowe. W Dacie potrzebujemy do tego specjalnego klucza, a w Subaru obeszli się nawet bez tego. Operacja trwa zaledwie kilka minut i poradzi sobie z nią nawet największy laik techniczny. Dzięki temu oszczędzamy pieniądze, wszak nie musimy osobno kupować poprzeczek oraz miejsce w garażu, gdyż przez 11,5 miesiąca nie będą w nim leżały wspominane już poprzeczki. Numer 3. Może kogoś zaskoczę tą decyzją, ale dezaktywujący się system bezkluczykowy w poliftingowej Skodzie Kodiaq. Pewnie nie na wszystkich to zrobi wrażenie, ale sam niezmiernie się cieszę, że w końcu, po wielu latach bezproblemowych kradzieży aut na walizkę, producenci zaczęli robić cokolwiek, aby ten proces utrudnić lub nawet uniemożliwić. Dotychczas kluczyki były aktywne cały czas, a więc plagą stały się kradzieże aut wyposażonych w systemy bezkluczykowe. Z czasem na rynku zaczęły się pojawiać systemy różnych firm, które po zamontowaniu w pilocie potrafiły go dezaktywować, jeśli ten znajdował się w bezruchu, i nagle się okazało, że producenci też potrafią to zrobić. Szkoda, że na powszechne rozwiązania systemu przyszło nam czekać aż tak długo, no ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Druga kategoria jest trochę mniej pozytywna, gdyż będziemy mówili o największych niedosytach. Pragnę podkreślić, że w tym zestawieniu nie pojawiają się auta najgorsze, czy nawet złe, ale takie, które pod wieloma względami może i były dopracowane, które może i zrobiły na mnie spore wrażenie, ale gdzieś coś nie wyszło, gdzieś czegoś zabrakło, co finalnie skutkowało moim niedosytem. I tak pozycja pierwsza, skrzynia DSG w Skodzie Octavii RS. Zarzut spowodowany najpewniej głównie tym, że akurat nasz egzemplarz napędzany był 2-litrowym dieslem. Silnik mimo świetnych parametrów i dobrej elastyczności bardzo mocno tracił przez zwłokę skrzyni przy ruszaniu z miejsca. O ile w trasie motor zaskakiwał pozytywnie, o tyle w mieście przyprawiał nas o nerwice podczas włączania się do ruchu. Niestety problem dotyczy całego koncernu Volkswagena i póki co nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Pozycja druga to cyfrowe zegary w elektrycznym Volvo XC40. To najbardziej boli przez fakt, że cyfrowe zegary w Volvo były do tej pory naprawdę bardzo udane. To co widzimy w elektrycznym XC40 to po prostu gorsza wersja tego co było dotychczas. Do wyboru mamy wyłącznie dwa widoki z mapą po środku lub z pustą planszą w jej miejscu. Brakuje też możliwości konfiguracji, zmieniania kolorów, wybierania motywów, brakuje sensownego komputera pokładowego i co najgorsze w aucie elektrycznym, brakuje informacji o szacowanym zasięgu jaki nam pozostał. Jedyne co widzimy to procentowy poziom naładowania baterii, który jednak mówi nam dość niewiele. Żywię nadzieję, że to co widzieliśmy do tej pory to jakaś wczesna wersja alfa-alfa i że Volvo wprowadzi wkrótce jakiś update, który znacząco uatrakcyjni ich nowe, cyfrowe zegary. No i pozycja trzecia to reflektory LED-owe w nowym Hyundai Tucsonie. Nowy Tucson to obłędnie designerski wóz. Mimo upływu kilkunastu miesięcy od premiery, pojawiające się na ulicach egzemplarze nadal przykuwają spojrzenia. Określenie concept car, który przypadkiem wyjechał na drogi, pasuje niestety też do reflektorów LED-owych tego samochodu, które według mnie świecą zwyczajnie licho. Wydaje mi się, że zbyt wiele segmentów zostało zarezerwowanych dla świateł drogowych, przez co auto na światłach mijania oświetla niezbyt imponujące przestrzenie. Jeśli chciałeś wybrać LED-owe oświetlenie wyłącznie dla obłędnej jasności po zmroku, to tutaj możesz się trochę zaskoczyć. Trzecia kategoria to zaskoczenia patrząc na całokształt, czyli mówiąc wprost, auta, które w tym roku zaskoczyły mnie najbardziej. Czasami wynikało to z ich pierwotnej niepozorności, a czasami z tego, że były absolutnie bezbłędne, absolutnie niepowtarzalne, robiące największy efekt wow. I tak, idąc od trzeciego miejsca na podium, Dacia Sandero Stepway. Pewnie wiele osób mnie zje za tą decyzję, ale szczerze przyznam, na ten model patrzyłem z bardzo mocnym przymrużeniem oka, które jak się po czasie okazało, było całkowicie niepotrzebne. Jak na klasę crossoverów, to naprawdę całkiem dopracowane wozidło, które już tylko w maleńkich szczegółach zdradza jakąkolwiek budżetowość. Mimo sporego skoku jakościowego względem poprzednika, zachowało jego największą zaletę, a więc bardzo niską cenę. Jeśli szukasz auta rozsądnie wyposażonego, a jednak oferującego sporo gadżetów podwyższających komfort jazdy, to na Sandero zdecydowanie powinieneś zwrócić swoją uwagę.
Drugie miejsce na podium zajęli Koreańczycy, a konkretnie marka Kia, która zaskoczyła mnie poliftingowym Stingerem. Spieszmy się kochać to auto, bo boję się, że takich modeli wkrótce może nam zabraknąć. Widlasta 6, kompletne wyposażenie, przepiękna linia boczna, szalony napęd 4x4, a do tego niesamowicie niska cena. Owszem, Kia może traci trochę na finansowaniu, ale w zamian oferuje tak wiele, że sam szukając auta w tym segmencie stawałbym na rzęsach, aby móc zakupić właśnie Stingera. Oraz pierwsza pozycja na podium. Proszę o fanfary. Hyundai i30N. Kompaktowa N-ka to bezbłędny hot hatch, który na długo zapadnie mi w pamięci. Angażujące prowadzenie, żwawy silnik oraz obłędnie brzmiący wydech sprawiają, że to auto jest w swoim segmencie absolutnym mistrzem. Szczególnie warte pochwały jest to ostatnie, wszak w obecnych czasach nawet hot hatche zaczynają brzmieć po prostu niemrawo. Hyundai natomiast, nie mam pojęcia jakim cudem, oferuje auto z seryjnym wydechem, który brzmi znacznie lepiej niż bezpośrednia konkurencja na wydechach modyfikowanych. Auto najlepiej opisać stwierdzeniem skrajna bezkompromisowość, co jest najlepszym dowodem na to, że i30N to hot hatch z krwi i kości. Uczciwie przyznam, że o miejsce na podium walczył też Peugeot 3008 w odmianie Hybrid 4, bo 300 koni mechanicznych w tak niepozornym, rodzinnym SUV-ie naprawdę może zaskoczyć. Sam jednak doskonale znałem już ten napęd z Opla Grandlanda, więc dla mnie aż takie zaskoczenie to nie było. Niemniej, gdybym wcześniej nie poznał tej hybrydy z Opla, to w tym roku na podium pewnie znalazłoby się 3008. Kończąc małym podsumowaniem, pewnie zauważyliście, że wiele razy w tym zestawieniu pojawiły się modele Hyundai'a i Kia, co jest najlepszym dowodem na to, w jak mocną ekspansję idzie obecnie ten koncern. Marki, które jeszcze kilkanaście lat temu były uważane za budżetowe czy niedopracowane, dzisiaj są naprawdę bardzo mocnym graczem i realnym zagrożeniem dla marek europejskich. I coś mi się wydaje, że ta tendencja w przyszłym roku wcale się nie zmieni. Może to nie jest najpopularniejsza opinia wśród młodych osób, ale według mnie warto też bacznie obserwować Dacie, bo jeżeli tylko Renault jej na to pozwoli, to ona również może sukcesywnie podkradać coraz to większe kawałki tortu. Na 2022 rok również szykuje się wiele ciekawych motoryzacyjnych nowości, stąd nie pozostaje nam nic innego jak patrzeć na nie krytycznym okiem i wyciągać odpowiednie wnioski. Bo stereotypowe patrzenie na motoryzację to najgorsze co możemy robić przy tak dynamicznie zmieniającym się rozkładzie sił w poszczególnych segmentach. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tym roku, dziękuję za każdą łapkę w górę, dziękuję za każdy komentarz i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce w kolejnych testach, które pojawią się na kanale.